Nyskie forty w swojej historii odpierały i broniły się przed wojskami austriackimi, francuskimi czy pruskimi. Jednak ostatnimi czasy coraz częściej przegrywają nie z obcymi armiami, a z grzybami i pleśnią. Był to jeden z powodów, dla którego do Nysy ściągnęli specjaliści ze stowarzyszenia ADFORT, które specjalizuje się w ratowaniu zabytkowych zespołów obronnych. Pierwsze nyskie obwarowania pojawiły się już w XIII wieku, a w połowie XIV zastąpiły je nowe kamienno-ceglane mury. Natomiast od XVI wieku wokół miasta zaczął wyrastać pierścień nowoczesnych fortyfikacji bastionowych, które były sukcesywnie rozbudowywane aż do XIX wieku. Szczególnie jeśli chodzi o Nysę, przez wiele lat fortyfikacje nie były tematem głośno mówionym, ponieważ zajmowało to wojsko, był to teren poligonów wojskowych, a w tej chwili my właściwie na Nysa głównie na nowo wkracza w taką strefę turystyczną. Kłodzko już dawno nas wyprzedziło, od dawna Kłodzka twierdza jest znana, bardzo dużo gości przyjeżdża, Srebrna Góra też od niedawna odbiła się dzięki projektom. Jednak od pewnego czasu bastion Świętej Jadwigi oraz fort wodny muszą walczyć z plagą zagrzybień i wilgocią, która zdecydowanie nie służy nyskim zabytkom. Dlatego Nyski Dom Kultury nawiązał współpracę ze stowarzyszeniem ADFORT, który jest jednym z większych projektów dotyczących fortyfikacji realizowanych w Europie. Zaprosiłam tych ludzi tutaj, aby też pomogli mi rozwiązać, opierając się na swojej wiedzy, doświadczeniach, te problemy techniczne, które obecnie w fortyfikacjach występują. To są problemy z zawilgoceniem, z odpadaniem tynku, bardzo liczne problemy. Nyski Dom Kultury prowadzi proces sądowy z wykonawcami tych fortyfikacji. To trwa już ponad 3 lata, nadal to nie jest zakończone. Liczne przykłady jasno pokazują, że forty da się odpowiednio zagospodarować, utrzymać i prowadzić w nich najróżniejszą działalność kulturalną, społeczną czy usługową. Ja zwiedziłam wiele fortyfikacji europejskich i w tym fortyfikacje holenderskie przynależące do tak zwanego New Dutch Waterline, gdzie jest 53 forty stojące na wodzie, w wodzie i niewilgotne, i suche. Czyli są rozwiązania, są technologie, które umożliwiają użytkowanie starych obiektów. Warto podkreślić, że specjaliści, którzy przybyli do Nysy, mają spore doświadczenie w ratowaniu zabytków o charakterze militarnym. We do visit occasionally. We've been to Holland, we've been to Italy, and our specialty are fortifications and fortified cities. Aktualnie miasto stoi przed wielką szansą, ponieważ forty mogą stanowić prawdziwą wizytówkę miasta i ściągnąć rzesze turystów, którzy są zainteresowani architekturą obronną. Nysa dzięki bitwie twierdzy Nyską, dzięki naszym staraniom, tak śmiem powiedzieć, staje się coraz bardziej popularna i temat fortyfikacji jest coraz szerzej mówiony na szerokim forum. Władze Nyskiego Domu Kultury już prowadzą rozmowy z Uniwersytetem w Wenecji, z Uniwersytetem Nowego Rica w